Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich pasieczników. Dzisiaj nietypowo, bo z kuchni, czyli z miejsca, które jest mi praktycznie obce. No ale cóż, trzeba dzisiaj uważyć recepturę na warozę. To jest tymol rozpuszczany w oleju. Tak więc tu w kąpieli wodnej podgrzewam właśnie 400 ml oleju rzepakowego, do których za sekundkę, jak tylko się to podgrzeje, wsypię 200 g tymolu i ta mikstura będzie podawana do ula na takich podkładkach pod kufel. Takie dwie podkładki są już właśnie nasączone i to jest dawka podawana do jednego ula. 12,5 ml substancji na każdą z nich. No i właśnie takie dwie, na zasadzie w sumie nawet można powiedzieć trochę Thymovaru, bo w Thymovarze też te takie właśnie tekturki były dzielone. Na Dadanta dawało się 3. Ja w tym wypadku położę 2. Da nam to sumę 25 ml na każdy ul. Tutaj dobrze widać, że pszczoły zeszły niżej, tam gdzie leżą podkładki. To bardzo ładna rodzina, mocna na pełnym gnieździe. Tymol stosowałem już 2 lata temu, to były takie delikatne próby i do tego właśnie zachęcam, że jeśli testujecie jakiś nowy środek, to na spokojnie, na małej próbie, żeby nie zrobić pszczołom krzywdy. W tamtym roku rozszerzyłem to na pasiekę domową, bo wprowadziłem Thymovar i czysty tymol. No a w tym roku testuję jeszcze właśnie te wkładki, natomiast tymolem będę leczył już wszystko, łącznie z lawetą. Tutaj z tymi wkładkami jest trochę więcej roboty, natomiast spodziewam się lepszego działania, bo tak jak mówię, pszczoły będą ocierały się, będą chodziły, więc ta styczność będzie większa. Podejrzewam, że się lepiej będą oczyszczały. To wszystko się okaże, obserwując osypy. Nie spodziewam się jakichś tam wielkich, bo i pszczoły są wyleczone. No natomiast na dobicie takie typowo jesienne, myślę, że to będzie w sam raz. Ten przepis znam z Ambrozji, natomiast wiem, że jego autor wzorował się na Apigardzie. Apigard to jest właśnie żel zawierający tymol i te właśnie ilości czystego tymolu są stamtąd przeliczane. Wiem, że autor był zadowolony właśnie z tego Apigardu, a to było dość drogie, więc sobie to przeliczał i wymyślił to, że będzie podawał na gąbkach florystycznych. Ja tych gąbek nie stosuję, bo po pierwsze uważam, że te wafle są lepsze, bo gąbki są zgryzane i zaraz się robi syf w pasiece, to bez sensu. A tak na tych po prostu tekturkach to będzie dłużej leżało. Tym bardziej, że Thymovar był na takiej tekturce też, więc wydaje mi się, że to powinno być ok. Tutaj pozazdrościłem kolegom korpusowcom wielkopolskim i planuję zazimować tę rodzinę na 5 ramkach. Duża ramka gniazdowa i półnadstawka. One tu się ładnie zakarmiły. Tu jak widać z boku oczyszczają jeszcze ramki, przenosząc zapasy w centrum. No zobaczę, to taki test, nigdy tak jeszcze nie zimowałem. Ta rodzina była ładna, długo miała nadstawkę, nie chciałem jej wirować, bo już mi było szkoda. Tak więc stwierdziłem, że dopakuję po prostu apifoodem i niech tak idzie. Tym bardziej, że tu nie jest ta ramka poszerzona, tylko właśnie ta, którą wykorzystuję do ulików weselnych. Tak więc ona już była przeczerwiona. No zobaczymy. To będzie taki teścik, dla mnie to zawsze jakaś nauka. Tutaj jest jedyny osyp, jaki otrzymałem, 2 sztuki roztocza po podaniu wafli z tymolem. Minęło 24 godziny. W pozostałych ulach nie zanotowałem ani jednego osobnika. Sprawdzałem też osypy na pasiece leśnej wczoraj po rynienkach, więc od 0 do 3 sztuk dzielone przez 3 dni. Więc praktycznie gdyby to był osyp dzienny, bez żadnego środka, to byłoby na bezpiecznym poziomie. Natomiast tamten tymol jest i tymol działa, tutaj wątpliwości mieć nie można, bo to jest naprawdę dobry środek. Zachęcam Was do stosowania, wydaje się być bezpieczny. Takie dwa najczęściej wymieniane skutki uboczne stosowania tymolu to jest ten właśnie zapach w ulu, który się utrzymuje naprawdę długo, ja to potwierdzam. I to, że matki przestają czerwić. To, że matka teraz przestanie czerwić, to nic złego, no bo wiadomo, to już nie ma teraz sensu. Jest praktycznie połowa października. No a zapach akurat w tych ulach drewnianych się ulotni szybko, gorzej w poliuretanach, ale spokojnie, miód tym nie przychodzi. 3 rok stosuję tymol, tak więc mam to już przetestowane. Powiedziałem tylko o tych dwóch właśnie skutkach ubocznych, które w tym momencie nie są takie ważne. W sezonie byłby problem, bo gdyby to przychodziło do miodu, to jest taki, że tak powiem, intensywny zapach, więc rzeczywiście to trochę ogranicza możliwości stosowania tego całego zestawu. No natomiast na jesieni idealna rzecz. Co prawda tymol nie jest sam sobie tani, więc ja to tak robię raczej na zasadzie, żeby po prostu, wiecie, różnicować te środki, żeby nie przyzwyczajać pszczół i też żeby się uczyć, bo to o to chodzi, żeby arsenał był szeroki na każdą okazję, żeby coś było, żeby nie dać się zaskoczyć dręczowi. Cały przepis i metodę podaję Wam w opisie, jakbyście chcieli sobie to zrobić. Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Tak śpiewał wieszcz swego czasu. O tym wieszczu trochę teraz już nie słychać. Natomiast to ani nie jest ciemno, ani nie jest wszystko jedno, chociaż trochę się już ściemnia. Jak wiecie, rodziny leczę w tym roku tymolem. Jednak osypy, jakie otrzymuję, a raczej nie otrzymuję, bo po prostu praktycznie nie sypie się nic. Maksymalnie sypnęło mi się 5 sztuk w jednej rodzinie, ale to mówię o tygodniu czasu. W tamtym roku, gdy robiłem akcję Tymol, no to osypy były 3, 4, 8 sztuk dziennie, także to jeszcze coś tam było. A teraz w większości jest 0. Nie znaczy to, że Tymol nie działa, bo działa. Niemniej wychodzi na to, że roztocza jest bardzo mało i pszczoły są już wyleczone. Co mnie też nie dziwi, bo leczone były. Dzień krótki, loty teraz ustają, tak więc stwierdziłem, że dzisiaj dla weryfikacji, choć powinienem podać drugą albo trzecią dawkę Tymolu, w zależności od tego, w jakiej formie go podawałem, to najpierw zastosuję Ambrozol, kwas mrówkowy na cegiełkach od pana Zdzisława i ulubiony Apiwarol. To będzie 6 rodzin, które przetestuję i zobaczę, jakie otrzymam osypy. Spodziewam się, że znikome, i jeśli tak będzie, że to będą znikome osypy, to po prostu zwyczajnie kończę leczenie i czekam do grudnia na spalenie tabletki. Jeśli by się gdzieś sypnęło, w co wątpię, ale wykluczyć tego nie można, no to wtedy będę wiedział, że po pierwsze nie doleczyłem, po drugie Tymol jest słaby, a po trzecie stałem się przysłowiowym ćwokiem, który nie dopilnował pszczół. Apiwarol, biowet, Puławy, ważny. A właśnie, odkryłem przed chwilą, że mam jedno pakowanie, nie wiem czy całe, chyba całe nie, Apiwarolu nieważnego, jakby jakiś taktikowiec chciał sobie nakropić, to zapraszam, oddam za darmolca, jak tam podeślecie jakiegoś tam kuriera czy paczkomat, nie ma problemu. No i cóż, chcieliście zobaczyć, jak polewam ambrozolem, czy nie chcieliście? Chyba nie, no bo już to zrobiłem i nie pokażę wam. Podałem też płyteczki pana Zdzisława. Chcecie zobaczyć? Chcecie? No mogę wam pokazać, niemniej jestem bez stroju i nie wiem, czy przerażone dziadunie tutaj mnie nie zaatakują. Podkładki z Tymolem leżą i czekają na lepsze czasy. O, proszę bardzo. Pszczoły zeszły niżej. Ale poza tym to spokojne. Tutaj ta sama reakcja. Pszczoły poszły nisko. Kwas paruje. 4 dni potrzymam te płytki, a następnie je po prostu zwyczajnie wyciągnę. Teraz już rzeczywiście się ściemnia, ale gnam szybko sprawdzić osypy. Tu jak widzicie ul testowy właśnie zapchany zupełnie. Także minęło 40 minut. Nie wiem, powiem szczerze, nie patrzyłem, tak więc zagadka to będzie. Jedna. Jeszcze żywa była ta jedna. Tu jest jedna. Tu jest druga. Teraz jeszcze maszeruje. No okej, okay. 2 dręcze w pierwszym ulu testowym. To nie jest... O, jest. 1, 2, 3, 4, 5. To nie. No tak więc 2 sztuki i 5 sztuk wynik po apiwarolu, czyli jeśli tak dalej będzie, to na pewno nie będę leczył Tymolem drugiej tury. Jutro po 24 godzinach sprawdzę wkładki po ambrozolu, a po 3 dniach sprawdzę wkładki po kwasie mrówkowym i po płytkach. Nagram zresztą to wszystko, żebyście widzieli co i jak. Tymczasem borem lasem. No i czas na ambrozol. Minęło ponad 24 godziny, zobaczymy co tu się dzieje. Jeden, 2, 3, 4, 5, 5 sztuk. I tu drugi testowy. 5 sztuk tam było. Tu jest 0. No, pogoda dzisiaj przednia, tak okrutnie wieje, że to jest szok. Sprawdziłem też wkładki tam, gdzie był podany kwas mrówkowy, chociaż tutaj na działanie trzeba by poczekać trochę dłużej. Natomiast przy tych osypach, jakie otrzymałem w tych 4 rodzinach, no nie będę już czekał. To jest dla mnie oczywiste, że populacja pasożyta jest naprawdę na niskim poziomie. Takie osypy to nie osypy. Nie podam więc im teraz tej dawki Tymolu, bo nie będę męczył siebie i pszczół, to wiadomo, jest jakiś nakład pracy, który musiałbym podjąć, a każdy zabieg w tym momencie niewiele zmieni, ponieważ gdzieś tam w rodzinach jeszcze są końcówki czerwiu, więc pozostała roztocze może się ukrywać po prostu. Dobiję to zwyczajnie jedną tabletką Apiwarolu, jak co roku, gdzieś w okolicach grudnia, gdy nie będzie już czerwiu w rodzinie w ogóle, jakiś będzie cieplejszy dzień, żeby ten dym dobrze to spenetrował. Najważniejsze jest to, że pszczoła zimowa jest zdrowa, nie jest pokłuta i wymęczona. Tutaj dla tych osób, które niekoniecznie są tutaj na bieżąco z moimi metodami, ja przez cały sezon monitorowałem porażenie, robiłem odkłady, polewałem ambrozolem, podałem kwas mrówkowy, szczawiowy, teraz Tymol. Także to nie jest nic przypadkowego, że ten osyp jest na niskim poziomie. Kolejny raz to powiem, nie można jarać się dużymi osypami, że och, ale mi się sypnęło i cieszyć się, jaki to jest skuteczny środek. Jeśli nie ma tego roztocza, cokolwiek byście nie zastosowali, to po prostu ono nie spadnie. 3 środki osypy znikome, więc tutaj nic, że tak powiem, buteleczka z knotem już mi nie da, bo byłoby tak samo. Po prostu roztocza jest mało. Trzeba to trzymać na niskim poziomie, taka jest metoda. Dla mnie parę lat temu to nie było takie wcale oczywiste, także mówię o tym, myślę, że to jest naprawdę ważne, żeby zrozumieć ten cały mechanizm. Z warosą trzeba walczyć już teraz cały sezon, no bo po prostu tutaj nie ma przypadku. Ten rok jest łaskawy, bo była opóźniona wiosna, więc tych pokoleń było mniej, stąd też to niskie porażenie. Gdybym ja widział, że jest porażenie większe, gdy to monitorowałem, zrobiłbym izolację matek. W tym roku jej nie zrobiłem, właśnie dlatego, że to porażenie było na niskim poziomie. Tyle ode mnie. Napiszcie, jak to u Was wygląda. No, dla mnie w tym roku sytuacja z dręczem była spoko, była do opanowania i tyle. Dziękuję Wam za uwagę, jesteśmy w kontakcie.